Witam Was w pierwszym filmie o takiej formie, gdzie muszę odpowiedzieć na film tego otóż nie wiem jak go nawet nazwać, y, dzieciaka, gdzie muszę mu odpowiedzieć. Więc tak, ale najpierw muszę Wam podziękować za taki odzew mojego nowego filmu 21 wyświetleń w godzinę ledwo godziny to, to już jest naprawdę to już jest naprawdę ogromny wynik i dziękuję Wam za 900 wyświetleń na moim kanale wow po prostu wow w godzinę zebraliśmy prawie 21 wyświetleń pod moim nowym filmem ale proszę zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i pod... zobaczcie moje y, bity Więc tak, zaczynajmy a więc tak, ten, otóż pan napisał taki komentarz, który widzicie na ekranie. Więc tak, z, że odchodzi, bo to już było bardzo dawno temu, 4 miesiące temu, ale mniejsze, że odchodzi. On myślał, że dostanie się na ety i wbije, nie wiem, z milion słów. Po pierwsze, to jest kłamstwo ponieważ ja nigdy nie, nie powiedziałem i nie robiłem sobie nigdy nadziei, że na bitach wbije milion subów, bo nie robię jakichś wybitnych bitów typu Trapnation czy coś tam w tym stylu. Trap Nation". Yy, więc nie wiedziałem po prostu, więc ja po prostu wiedziałem, że nie wbije tyle subskrypcji, tylko bardziej mi chodziło o to, żeby włączyć zarabianie i chociaż mieć trochę coś z tych bitów, bo jakby nie było, to trochę pracuję nad tymi pitami, a teraz jeszcze zacząłem daily, więc tak. Więc to jest ta część, jest kłamstwem tego komentarza. Dobra, ludzka, bo ja już tutaj stwierdziłem, że ja za długo gadałem i po prostu ja wam to skrócę o wiele szybciej, bo już to trochę przemyślałem. Więc tak, pierwsza część komentarza, typu myślę, że odchodzi. Myślę, że dostanie się na ety i się wybije, i wbije milion, nie wiem, milion słów. To jest kłamstwo, bo ja nigdy czegoś takiego nie napisałem. Drugie, pracowałem z nim jakiś czas, jakby się, jakbyś nie wybrał pęgi, to byś miał tysiąc, coś tam, coś tam, jakbyś mi pomagał w montowaniu i zrobieniu miniaturek. Jak robiłem mu miniaturki i była taka sytuacja, co robiłem mu, zmontowałem mu raz film i zrobiłem mu miniaturkę do tego, to za pierwszy film, pierwszy film zrobiłem mu za darmo, a drugi film miałem dostać 5 złotych, czy tam chyba 2 złote, nie wiem, jak my się to wytargowali i to było tak, że pierwszy film zmontowałem mu, wysłałem, dodał to na YouTube'a, drugi film też ja zmontowałem. I miał mi zapłacić te dwa czy 5 zł, ale mi nie zapłacił. I dlatego ja z nim skończyłem. I w sumie bardzo dobrze, bo teraz jestem wolny. I na YouTube nie chcę mieć żadnych przyjaciół i w ogóle takich kidosów, jak on. Nie chcę już mieć nigdzie znajomych i nie chcę znać takich ludzi. No ale dobra, dalej. Jak chcesz, to się i to zacznij. Dobra, typie, ja nawet nie chcę z tobą już nagrywać, bo wyroślałem, wtedy byłem jakiś, byłem za młody na to i miałem rozum dzieciaka, tak jak ty. Ale dobra, dalej. Tutaj się wychwala, że masz 47 subskrypcji i 20 łapek pod filmem, pod pierwszym filmem chyba, czy coś tam, nie wiem. Nie chcę mi się czytać tego. Ale ja wam teraz udowodnię to, y, jak on wbija te subskrypcje. A więc tutaj macie screena y, jego komentarza pod moim najnowszym filmem. Y, 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 jeszcze szybko dodam, że y, ten, ten pie... film został usunięty. Chwali się, że masz kilka tam, 50 subskrypcji za to, że masz no, jakimś tam film, masz po 20 łapek, ale ja takich ludzi jak ty znam wiele i po prostu wiem, że ty pisałeś do kilku osób. Do każdego praktycznie, kto ci odpowiedział na jakiś komentarz albo jakiś, do jakichś śmiesznych twórców pisałeś, i po prostu wiem, że do, ty do każdego piszesz sub za sub. I ja typie nagrywam to o godzinie 15:53, czyli dwie godziny po dodaniu filmu. Także weź się ogarni, typie. Bo, bo takie pisanie do kogoś, żeby ci dał subskrypcję za nic, to to jest po prostu jakaś głupota i wybijanie się na, się na takich ludziach to jest po prostu żałosne, dziecinne, po prostu weź rób coś ciekawego na swoim kanale, żebyś zdobywał swoje subskrypcje, a nie żebyś, y, ten, żebyś pisał do innych ludzi sub za sub, tak jak do mnie napisałeś o godzinie y, 15, i to chyba pisze, a ja tego screena zrobiłem no niewiele później. Także beka ciebie, typie, weź się ogarnij i wyjdź z mojego kanału, bo takich ludzi jak ty nie chcę znać, więc to by było na tyle. Ludzie, żegnam was, zostawcie łapkę w górę, komentarz i na razie. Cześć! I jeszcze dziękuję za jedną łapkę w tu. Dzięki.